Grzegorz, jesteśmy po pierwszym sparingu. Treningi treningami, ale chyba dobrze wrócić na lód i poczuć faktyczną rywalizację. No dokładnie tak. Przynajmniej ten okres taki przygotowawczy przybliża nas do tego, co najważniejsze, czyli do gry w sezonie. No, ciężko się trenuje na siłowni, ciężko się biega z myślą, ile to trwa, a nie czujemy lodu. Także no, cieszymy się, że wróciliśmy na ten lód, cieszymy się, że zaczęliśmy z powrotem grać sparingi. To jest najważniejsze teraz. Wiadomo, że to dopiero pierwszy sparing, ale jakieś twoje wnioski, pierwsze przemyślenia na temat gry drużyny? Ja myślę, że najważniejsze jest to, że chcieliśmy jakby spełnić założenia, które można powiedzieć przez ten tydzień z trenerem zaczęliśmy robić. No wiadomo, że będzie to inny styl niż graliśmy w tamtym sezonie, także każdy się go musi nauczyć. I te sparingi będą nam potrzebne po to właśnie, żeby te założenia z treningu przenieść na mecz i realizować je jak najlepiej. No właśnie, wspomniałeś o tym pierwszym tygodniu z drużyną. Jak minął ten okres? No jak to bywa w sierpniu, wiadomo, że są to ciężkie treningi. Ta taktyka jest, można powiedzieć, że tak tylko pomału wdrażana. Więcej jest kondycji, więcej jest tej wytrzymałości, którą potrzebujemy na resztę sezonu. A mówię, tej taktyki, którą docelowo potrzebujemy we wrześniu, na pewno jak się będzie liga zbliżała, będzie jej więcej i wtedy będziemy też, myślę, że widzieli większe efekty z naszej gry.